Z taką propozycją, a to był pierwszy nasz kontakt. Potem jak zobaczyłem produkty firmy Annex, to stwierdziłem, że są rewelacyjne, że to jest absolutnie światowa czołówka. I bardzo mi się też podobało logo, nie ukrywam, bo nasze loga, moje logo Jacob i logo Annex są dość zbliżone, są bardzo minimalistyczne, w bardzo podobnym klimacie, więc potem jakby wizyta też u was była czymś, co mnie absolutnie przekonała tej współpracy i uważam, że nasz wózek, czy nasz produkt jakby jest fajnym projektem i ja się bardzo, bardzo cieszę z tej współpracy. Jeżeli chodzi o sam wózek, ja nie jestem rodzicem, więc moją główną inspiracją myślałem o czymś, co jest bardzo pierwotne, o czymś, co jakby jest absolutnie pierwotne w naszym życiu. I doszedłem do ziemi. Stąd linie genealogiczne ziemi są przekrojem jakby i ten print, który zrobiliśmy, który ja prostoręcznie zaprojektowałem. Prostoręcznie, tak. Ja absolutnie prostoręcznie tymi rękoma. Są właśnie jakby odzorowaniem tych linii i chciałem nawiązać do ziemi, bo to jest coś, co nas płodzi, to jest coś, co nas rodzi, więc jakby to jest stricte idzie do człowieczeństwa, czyli stricte idzie do narodzin, do wózka. Tak mi się kojarzyło, jakby to był taki ciąg myślowy. Ogólnie jakby od samego, mówię, samej propozycji, potem po jakby inspiracji, po taki proces myślowy, myślę, że to było około miesiąca, plus potem właśnie robienie różnych prób, wielkości printu, skalowanie go w różnych jakby konfiguracjach, aż w końcu doszliśmy do takiego, które według nas było okej.